Dzień dobry Państwu, studio Kadr na żywo. Znajdujemy się na 18 punkcie kontrolnym pikniku geograficznego, który został zorganizowany już po raz 17 przez Szkołę Szczepanika. Dziewczęta, ile startuje zespołów? Ze szkół gimnazjalnych startowało 26 zespołów, a z szkół ponadgimnazjalnych bodajże 15. Tak, 15. Czy jest to tylko młodzież z Tarnowa? Nie, jest to młodzież ogólnie z powiatów brzeskich i ogólnych. Z całego regionu. Tak, można całego regionu, zarówno z Małopolski, jak i z Podkarpacia. A proszę, czyli również objęliście i Podkarpacie. Tak. Gra jest jednym z elementów dzisiejszego spotkania, pikniku. Czy możecie powiedzieć, co jest jeszcze w ramach pikniku organizowane? Spotkanie z podróżnikami. Spotkanie z podróżnikami o 18 na auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Jest organizowane spotkanie z podróżnikiem, także przed samą grą. Dzień dobry! Przed samą grą był organizowany test wiedzy. Tak, test wiedzy ogólnie geograficznej. Który wszyscy musieli przejść, tak? Tak, tak. Słuchajcie, a jak sądzicie, jak koleżanki i koledzy są przygotowani do tego, do tej gry? Ja myślę, że dosyć dobrze. Na pewno dużo osób jest jakby przygotowana, ma różne takie potrzebne rzeczy, nie wiem, wodę i takie najpotrzebniejsze rzeczy, żeby przetrwać, bo to jednak jest upał i wiadomo. A wiedzowo? Wiedzowo też są dość dobrze przygotowani. Tak, tak. No wiadomo, że ułatwienie mają znaczne ci, którzy mieszkają w okolicach Tarnowa, bo mają możliwość większą poznać nasze miasto, jednak inni także dobrze sobie radzą. Dziewczęta, czy jest to promocja miasta? Z pewnością. Tak. A szkoły? No to już tym bardziej. No więc ja myślę to samo. Dziękuję Wam ślicznie za rozmowę. Dziękuję. No i życzę udanej zabawy, bo jest to również i troszkę w tym zabawy. Tak, dziękujemy.